To była wyjątkowa noc. Dopisała pogoda, turyści i mieszkańcy. Tradycyjnie salwa armatnia Cieszyńskiego Bractwa Kurkowego w Parku Pokoju otworzyła kolejną, 13. Cieszyńską Noc Muzeów. Upaluj dzieło. Musi otworzyć, a persy założyć. Uczestników tego wydarzenia przywitał emerytowany dyrektor Muzeum Śląska Cieszyńskiego Marian Dębiniok oraz obecna dyrektor Irena French. Po tej przerwie związanej z pandemią, no wraca Cieszyńska Noc Muzeów i jak widać zainteresowanie jest spore. Brakowało nam tej imprezy. Panu również? No myśmy cierpieli z tego powodu, bo to jest taki dzień, w którym kilka tysięcy ludzi przychodzi do muzeum, więc to najbardziej cieszy. No ale pandemia zrobiła swoje. Dzisiaj mamy 13, myślę, że to szczęśliwa będzie liczba i następne będą. Którą noc muzeów pan tak najlepiej wspomina? Czy była jakaś taka szczególna dla pana? Te noce trochę tak się zamazują, ale wiem, że była bardzo fajna kiedyś z pokazem ogni na dziedzińcu. Był teatrzyk cieni w orkiestronie w tym. Kilka punktów mamy stałych, inne się zmieniają, także to się miesza trochę w pamięci, ale wszystkie wspominam bardzo z takim, no dzisiaj już sentymentem właściwie, bo jestem niby poza, ale jeszcze próbuję tu jakoś uczestniczyć. Pytam ogólnie o 13. Noc Muzeów, taką już chyba utęsknioną i wyczekiwaną długo przez mieszkańców i turystów. Jak najbardziej i przez pracowników też. Także dlatego zaprosiliśmy pana dyrektora, który przez 2 lata musiał spasować, żeby jednakowoż tę armatę dzisiaj odpalił. No właśnie, bo to taka wyjątkowa noc. A co tutaj w muzeum? Stałe ekspozycje? Czy macie jakąś niespodziankę? W muzeum pracownicy dzisiaj będą mieli pracowity wieczór, ponieważ co pół godziny w 2 miejscach w muzeum będą się odbywały takie krótkie wykłady. Także chcemy zaprezentować te eksponaty, które tutaj są pokazywane, ponieważ ludzie chodząc pytają, więc chcemy trochę ich uprzedzić i już nie tylko biurko Orlątka, będzie też szafa grająca, będzie mowa o II wojnie na Śląsku Cieszyńskim, właśnie teraz się zaczyna, tak? Będzie mowa o modelach Jana Raszki, o higienie XVIII-wiecznej, o księdzu Szerszniku, o Złotym Wieku Cieszyna, o Cieszynkach, o tych wszystkich naszych skarbach. Także mamy taki ładny plan mini wykładów, na które zapraszamy serdecznie. Ładnie też wyglądają pracownicy muzeum, no oczywiście na co dzień też ładnie wyglądają, ale dzisiaj jesteście charakterystyczni i widoczni. Tak, bo to też chodzi o to, żeby chodzący tutaj, nasi zwiedzający wiedzieli, kogo mogą zapytać o coś. Także żebyśmy byli rozpoznawalni i bardzo chcemy im tych informacji udzielać. Także z przyjemnością rozmawiamy o różnych rzeczach. Muzeum Śląska Cieszyńskiego to tylko jedna z 32 placówek, które w tym roku wzięły udział w Nocy Muzeów. Z kamerą odwiedziliśmy również Książnicę Cieszyńską. W tym roku obchodzimy 275. rocznicę urodzin Szerszenika, co już zaznaczyliśmy wiosną, dokładnie 3 marca, a teraz mamy nadzieję, że przypomnieć i zaprezentować dorobek księdza Szerszenika szerokiej publiczności. Prezentujemy wystawę białych kruków Biblioteki Szerszenika, bo oczywiście nie możemy pokazać biblioteki w całości. Ją można zobaczyć tylko przez szybę, bo jest wyeksponowana, ale pokażemy te najbardziej reprezentatywne i najbardziej wartościowe dzieła, które będzie można oglądać, wysłuchując komentarza autorek wystawy, pani Jolanty Sztuklik i pani Aleksandry Golik-Prus. Szerszenik także trafić powinien do dzieci, ponieważ w sali konferencyjnej się warsztaty, gdzie dzieci mogą rysować Szerszenika i kota, bo być może nie wszyscy wiedzą o tym, ale Szerszenik miał swojego ulubionego kota, którego opisał w swoich miscelanach, wyrażając żal, bo się właśnie zagubił, i taki portret dzieci będą tworzyć. Tradycyjnie zapraszamy także do wejścia do naszych pracowni konserwatorskich. To zawsze budzi największe zainteresowanie, aby z bliska przyjrzeć się procesowi konserwacji wybranych książek. Tradycyjnie w Książnicy przed zwiedzającymi wystąpił chór wyższobramski. W tym roku tylko po czeskiej stronie Olzy swoje podwoje dla zwiedzających otworzyło aż 11 placówek.
W czeskim Cieszynie miała bowiem miejsce ogólnokrajowa inauguracja Festiwalu Nocy Muzeów w Republice Czeskiej. Muzeum Cieszyńska dostało nagrodę w zeszłym roku za najlepszą wystawę, drugą nagrodę w Republice jako nową wystawę, także oni są gospodarzem tych czeskich muzejnych nocy. Było otwarcie po czeskiej stronie i było podkreślane, że to jest wyjątkowość cieszyńskiej nocy, że ona jest międzynarodowa. Takiej drugiej nie ma. Na dziedzińcu Muzeum Ziemi Cieszyńskiej jedną z atrakcji były m.in. pokazy dawnego rzemiosła. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.